Jak mam ci się pracuje? Na sesji z córką. Pracuję właśnie w wywiadzie z córką. Chyba po raz pierwszy udzielam ci wywiadu. No właśnie. Prawda? Nie udzielałam ci. Wiesz, że to jest niesamowite. Nigdy na to nie wpadłam, ale przecież powinnam z tobą zrobić wywiad. Jesteś pierwszą osobą, od której powinnam zacząć. Czekam, Aniu, czekam. To będzie pierwsza wprawka. Dobrze. Ale nie stresowałaś się chyba dzisiaj? Nie. Nie, no, oczywiście traktujemy to jako przygodę, Aniu, wiadomo. Poza tym razem to jest zawsze milej niż... Milej, raźniej, prawda? Raźniej, zdecydowanie. Mamo, ale myślałaś chyba o tym, że zostanę dziennikarką. Przecież u nas w domu tak często pojawiały się tematy polityczne. Ciągle bywali goście, z którymi toczyliście dysputy. Oczywiście. Ty i tata. Czyli mogliście mieć taką... Ty się dystansowałaś od aktorstwa, prawda? Bo zawsze miałaś takie właśnie zastrzeżenia co do... To jedno wiedziałam, że nie zostanę aktorką. To nie. Ale potem nagle okazało się, no w pewnym momencie przecież zaczęłaś studiować dziennikarstwo równolegle. Mm-hmm. Na początku wybrałaś, prawda, lingwistykę, a potem to dziennikarstwo. Czyli coś cię do tego dziennikarstwa jak gdyby przyciągało, prawda? No bo polityka i sprawy społeczne i w ogóle takie ciekawe tematy światopoglądowo, filozoficzno, społeczne były cały czas u nas obecne, prawda? Ale ja Więc myślę, że to taki wyrośliśmy wybór, w tym tak, z Filipem. Ale chyba wybór świadomy, ale słuszny, Ani, prawda? Bardzo. Ja nawet sobie nie wyobrażam innego zawodu bardzo dzisiaj. To prawda. No popatrz, mamo, a tata, czy tata był zadowolony z tego, że zostałam dziennikarką? Myślę, że tak. Nie, no wiesz, oboje przecież zawsze obserwowaliśmy ciebie i wiesz, i zawsze dzieliliśmy się rozmaitymi uwagami i tak dalej, także no, wydaje mi się, że się realizujesz, Aniu. I nie tylko ja, tylko cała nasza trójka. No mamusiu, my zawsze byliśmy w ciebie wpatrzeni, zresztą wiesz, że jesteś naszą superwoman. Nasza rodzina zasadza się na tobie. Przeceniacie mnie, ale to też często powtarzam, że to, że udało mi się taką więź między wami, znaczy to jest wasza zasługa, ale to, że się kochacie, wspomagacie, wspieracie, to jest fantastyczne, prawda? Tak. Tak jest, ale wiesz, pewnie nie udałoby się to, gdyby nie ty, gdyby nie wasza mądra miłość, taka, która nas porówno nią obdarzała. No popatrz, mamo, dzień za dniem płynie. Mija już rok, odkąd nie ma z nami taty. Ponad rok. Ponad. I trudny czas. Taki pierwszy rok bez taty, bez męża. Gdybyś miała dzisiaj mu coś powiedzieć po tym roku, co byś mu powiedziała? No wiesz co, że dziękuję mu za was. Chyba tak, a naprawdę, bo pewnie nie wyobrażam sobie, jakbym mogła przejść przez ten właśnie okres, taki trudny rok, ten pierwszy, ale te pierwsze miesiące, gdyby nie wy, gdyby nie Marysia, nie ty, nie Filip, który nagle zaczął mówić do mnie, co jest w ogóle, wiesz, zabawne, ale do mnie mamuniu, 40-letni facet, mój mamuniu, ale wiesz, i to nigdy tego nie robił, dopiero jak tak się poczuł, że właściwie on jest mi jakoś tam potrzebny, wiesz, bardziej. A jak mówił wcześniej? Mama? No, normalnie się zachowywał, no. Mm-hmm. A teraz nagle się porobiło, wiesz. No tak, wasza więź zawsze była wyjątkowa, mamusiu, także to naturalne, wiesz, po prostu poczuł, że jest potrzebny jeszcze bardziej niż wcześniej. Jest potrzebny, jest. Wszyscy jesteście potrzebni i to jest fantastyczne.